Hej! Jeszcze nie. A, żartowałam, jeszcze nie. Hej! Nie zgadniecie, kto dzisiaj odwiedził nas na SGH? No chyba, że przeczytaliście już w tytule. To młoda, energiczna, ambitna, a przede wszystkim autentyczna youtuberka. Tym razem nie zdradziła nam tajników makijażu, lecz tajniki swojej działalności na YouTubie. Zapraszam. Ujęcie drugie, piona. Rozmawiamy dzisiaj z Ewą, bardziej znaną jako Red Lipstick Monster. Powiedz nam, Ewa, dlaczego w ogóle się zaczęła twoja przygoda z YouTube'em? Skąd pomysł na założenie kanału na YouTubie? Dlatego, że sama byłam bardzo aktywną widzką i czerpałam całą swoją wiedzę makijażową właśnie z YouTube'a. Kto był dla ciebie inspiracją na YouTubie? Wiesz, nigdy nie miałam takiego kogoś jednego, kto mnie inspirował i na kim się wzorowałam. Było dużo youtuberek, którym zawdzięczałam i zawdzięczam do dzisiaj bardzo dużo, jeśli chodzi o to w ogóle, że mnie zaraziły i makijażem, i makijażem tak bardzo, i YouTube'em. Czyli na przykład Candy Johnson, którą kocham dzisiaj. Okej, okay, a co najbardziej lubisz w swojej pracy youtuberki? Że mam wolność, to jest najpiękniejsze. A jakie widzisz wady w takim razie w prowadzeniu kanału na YouTubie? Czy są jakieś? Myślę, że wadą może być to, że w ogóle w czymś, co robisz zawsze sama dla siebie, to, że łapiesz się na tym, że od 3 lat na przykład nigdy nie odpoczęłaś. Bo pracujesz cały czas i codziennie na non-stopie, bo zawsze jest coś, co sobie wyznaczysz, że mogłabyś zrobić. A czy są jakieś rady dla osób, które w ogóle zaczynają z YouTube'em od ciebie? Co mogłyby zrobić, od czego w ogóle zacząć? Okej, na pewno od obejrzenia kilku filmów innych youtuberów o tym, jak polecają ludziom zrobić YouTube'a, bo takich jest mnóstwo. I na pewno od bycia systematycznym. Jeśli ktoś zamierza nie być systematycznym, to nikt nie oczekuje, że jego kanał się rozkręci. Trzeba cały czas coś robić, cały czas wrzucać filmy. Okej, to jeszcze mam jedno pytanie. Rafał. Czy skończyłaś jakąś szkołę makijażu? W ogóle od czego zaczęła się twoja miłość do makijażu? Zaczęła się od tego, że byłam na studiach i to były studia kosmetologiczne, gdzie makijażu nie ma w ogóle. Ja nie skończyłam żadnej szkoły, w ogóle jestem bez szkoły makijażowej, jestem w szkole, ze szkoły YouTube'a. Więc na YouTubie i swoimi własnymi chęciami, motywacją, bo ćwiczyłam codziennie co najmniej godzinę i też w każdy weekend, więc non-stop to robiłam i po roku stwierdziłam, że kurde, to jest całkiem łatwe. Okej, okay, a jak myślisz, jak długo jeszcze potrwa twoja kariera na YouTubie? Czy w ogóle przerzucisz się na coś innego? Na jakąś inną branżę? Na YouTubie? Myślę, że gdzieś tam zawsze będę w okolicach kosmetyków. A jak? Ja się nie boję tego, że jeśli nie wiem, portal zmieni swoje zasady i nie będzie odpowiadał mi i nie będę mogła tam publikować na przykład swoich treści, to nie obawiam się tego, bo to nie jest tak, że ja jestem youtuberką i żyję, bo jest istnieje YouTube. Nie. Tylko zgromadziłam swoją społeczność przez 7 lat bycia naprawdę aktywną i gdziekolwiek w internecie się zawsze podzielę, znajdę swoje miejsce. Czy jak twoja kariera zaczęła się bardziej rozwijać, to zaczęłaś się jakieś większe możliwości przed sobą, coś, czego wcześniej nie potrafiłaś zrobić? Może na początku tak nie, ale kiedy to wszystko się rozkręciło, no to jak najbardziej. To zmienia wszelkie perspektywy. Przykładem może być to, że kiedyś w miejscach, gdzie chciałam dostać pracę, dostałam odmowę, to te same miejsca po 3 latach biegły do mnie i błagały, że chodź, bądź u nas, pracuj z nami, pracuj u nas. No to prosta sprawa. Nagle się wszystko zmienia i nagle wcześniejsze problemy teraz nagle są butami. Okej, okay, a czy borykasz się w ogóle z problemami, jeśli chodzi o twoją prywatność? Tym, że jesteś bardzo popularna, że na przykład psychofanki podbiegają do ciebie w sklepach i cię obciskują? No zdarza się coś takiego, ale trzeba zrozumieć, jaki jest powód i wiedzieć, że tak naprawdę to wszystko jest zasadzone w takich pozytywnych emocjach, prawda? Więc Boże. A czy masz jakieś takie bardziej negatywne również doświadczenia, jeśli chodzi o to, że jesteś bardzo popularna, typu mnóstwo hejtu na co dzień? Bardziej ludzie tego hejtują w internecie. Nie, na co dzień? Jeszcze ja nie znam nikogo, kto by się... Nawet ja w ogóle mam mało hejtu w kierunku swojej osoby, bo w odpowiedni też sposób prowadzę swoją komunikację. Ale jeśli chodzi w ogóle o osoby, które robią cokolwiek w internecie, to ja nie znam nikogo, kto by powiedział, że cokolwiek negatywnego spotkało ich w życiu prywatnym. Po prostu ludzie nie mają ja i nie podejdą i wiesz co? Jak ten twój ryj wygląda? Weź i się schowaj. No nie powiedzą ci tak w ogóle, nie? Bo się boją, totalnie się boją, nie? Więc albo tak naprawdę może tak nie uważają. Okej, dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Dobrze. Tak, dziękujemy.
Wielkie dzięki.